stoi. Tak, na tym stoi nasz. Razem stoi nasz. Nie ma przeszkody. Zarejestrowana jest na to. Natomiast oczywiście to jest pikieta, która ma zasymbolizować co znaczy. Tutaj w rocznicy 4 czerwca 92 roku. To była data wielkiej hańby, zdrady narodowej. Rząd Jana Olszewskiego, rząd wybrany w demokratycznych wyborach, rząd, który mógł zmienić kraj na lepsze, został w sposób niedemokratyczny obalony i z konsekwencjami tego tamtych czynów, za którymi stał Lech Wałęsa, mamy te konsekwencje do dnia dzisiejszego. Ludzie, którzy byli odpowiedzialni w poprzednim systemie, nie ponieśli żadnej kary. Ostatnie wyroki w sprawie zbrodni grudnia 70 roku czy zbrodni stanu wojennego są tego najlepszym przykładem. Ludzie, którzy powinni ponieść odpowiedzialność, nie ponieśli tej odpowiedzialności. Sprawiedliwość dziejowa się nie dokonała. Lech Wałęsa, nie wiemy, jakie były przyczyny tego, dlaczego Lech Wałęsa podjął takie, a nie inne działania 4 czerwca 92 roku. Możemy się tego domyślać. Możemy wyciągać wnioski na podstawie chociażby publikacji Sławomira Cęckiewicza czy innych publikacji PN-owskich, gdzie niechlubna rola Lecha Wałęsy jest w sposób dokładny opisana i co najważniejsze udokumentowana. Bo właśnie z tymi faktami, z tymi dokumentami Lech Wałęsa nie jest w stanie dyskutować, nie jest w stanie przedstawić żadnych wiarygodnych argumentów na rzecz swoich tez. 4 czerwca dokonano zbrodni na narodzie. Przychodzimy tutaj co roku po to, aby przypominać tamte wydarzenia i aby apelować do Lecha Wałęsy, aby wreszcie powiedział prawdę. Lechu Wałęso, prawda cię wyzwoli. Powiedz prawdę na temat wydarzeń, które miały miejsce 4 czerwca, a także na temat wydarzeń, które do tego cię skłoniły. Przychodzimy tutaj co roku, przynosimy też dla Lecha Wałęsy tradycyjnie prezenty. Jednym z tych prezentów jest tradycyjnie liczydło. Liczydło, aby Lech Wałęsa dokonał rachunku sumienia. Rachunku sumienia, rozliczył się ze swoją przeszłością. Rozliczył się ze wszystkimi negatywnymi posunięciami w jego politycznej karierze. Także to liczydło, przychodzimy z nim tu co roku, to jest prezent dla Lecha Wałęsy. Mamy nadzieję, że pewnego dnia Lech Wałęsa tu przyjdzie i te prezenty od nas odbierze. Innym prezentem jest trzos judaszowych srebrników. To są ruble dla Lecha Wałęsy. Srebrne ruble dla Lecha Wałęsy, za które podejmował takie, a nie inne decyzje ze szkodą, powtarzam, ze szkodą dla państwa i narodu polskiego. My wszyscy ponosimy konsekwencje tamtych działań, ponosimy konsekwencje tego, że 4 czerwca 92 roku obalono demokratycznie wybrany rząd. Rząd, który mógł naprawdę bardzo wiele zmienić, niestety nie pozwolono na to, dokonano nocnej zmiany, dokonano zamachu na demokrację i dlatego państwo, w którym żyjemy, nie jest państwem sprawiedliwości, nie jest państwem, w którym dobrze żyje się społeczeństwu, tylko jest państwem, które ma bardzo wiele mankamentów i złych cech. Także apelujemy do Lecha Wałęsy o to, aby powiedział prawdę, przyznał się do pewnych swoich win i na pewno naród spojrzy na niego z pewnością inaczej. To wszystko w zasadzie. Zapraszamy w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że jeszcze tutaj pewne osoby do nas dołączą. Tradycyjnie spotykamy się tutaj, aby przypominać 4 czerwca 92 roku, bo tego dnia w zasadzie skończyła się demokracja w Polsce. I mamy
Mamy nadzieję, że fakty, które stoją za takimi, a nie innymi decyzjami, pewnego dnia ujrzą światło dzienne. Dziękujemy bardzo. Przestępca rzadko kiedy przyznaje się do popełnionych czynów. To, co my tutaj robimy, to jest taki drobny element, drobna nasza cegiełka wspólnie z Czołgami Gazety Polskiej i środowiskami patriotycznymi. Staramy się obalać mity. Takim mitem założycielskim III Rzeczypospolitej jest to porozumienie w Magdalence między koncesjonowaną opozycją a postkomunistami. Jest okrągły stół, to jest kolejny mit. A twórcami tego mitu i fundamentem i filarami tego mitu są dwie postacie. Generał Jaruzelski i były prezydent Lech Wałęsa. Z jednej strony przedstawiciel koncesjonowanej opozycji, z drugiej strony przedstawiciel brutalnego komunistycznego reżimu, którego do dzisiaj nie można sprawiedliwie rozliczyć za zbrodnie, które popełnił na narodzie polskim. I to jest fakt. I tego powinniśmy się domagać. Co łączy te dwie postacie? Ano to, że pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej niestety, co jest skandaliczną sytuacją, był Wojciech Jaruzelski. Drugim prezydentem Lech Wałęsa. Więc obaj oni pełnili najważniejsze funkcje w państwie. Jak pełnili te funkcje? No to z 4 na 5 czerwca przy dokonywaniu nocnej zmiany tego swoistego zamachu stanu pokazali oni swoje prawdziwe oblicze. Potem budowanie lewej nogi, dopuszczenie postkomunistów do udziału we władzy, tak naprawdę ubezwłasnowolnienie narodu. Dzisiaj za to wszystko płacimy. Dzisiaj płacimy za to nędzą, postępującym bezrobociem, degradacją naszego państwa, rozkładem struktur naszego państwa, które nie potrafi sobie z niczym poradzić. Ani z wyjaśnieniem tragedii smoleńskiej, ani tak naprawdę z tym, żeby nasze koleje w dobie takiego postępu technologicznego, jaki się dokonał przez ostatnie 100 lat, mogły tak samo funkcjonować jak 100 lat temu w stanie dużo bardziej prymitywnym. I jak długo się jedzie do Warszawy koleją, to wszyscy wiemy. Czegoś takiego nie byłoby na kolei warszawsko-wiedeńskiej, czy na kolei pruskiej, która funkcjonowała tutaj, czy przede wszystkim na kolei polskiej w okresie międzywojennym, kiedy podobno można było regulować zegarki według funkcjonowania pociągu. Dzisiaj to jest dramat. To jest postępujący rozkład. Nikomu na niczym nie zależy. I taka jest rzeczywistość. To jest smutna rzeczywistość. Ale rzeczywistość ta jest właśnie taka, a nie inna, że mamy taki oto mit założycielski. Ponieważ ci ludzie, którzy założyli III Rzeczypospolitą, zainteresowani są tylko i wyłącznie odcinaniem kuponów od swojej legendy steropianowej. Oni się poświęcali, oni walczyli, wszystko oni. Naród jest nieważny. Oni założyli Republikę Kolesi, dobrze się mają, dobrze funkcjonują, ich rodziny, członkowie ich rodzin awansują w hierarchii społecznej, brylują na salonach, a ogół jak żyje. Syn Tuska kupuje mieszkanie za pół miliona. Ponad 2 miliony emigrantów zarobkowych. U nas bezrobocie, mimo masowej emigracji, przede wszystkim ludzi młodych, kompetentnych, stale rośnie. Gospodarka się rozwija? Nie, ona się zwija. A władza wpada w panikę. I co władza robi? Jak zaczyna panikować? A to odgrzewa stare kotlety, stare mity. Stare mity. Fundują nam święto. Mamy świętować 4 czerwca, jako wielką rocznicę w historii Polski, wielką datę. A jakaż to data? Niewolne wybory, gdzie dopuszczono nam z łaski 1/3 miejsc w najważniejszej izbie parlamentu podejmującej decyzje, najbardziej kluczowe co do przyszłości Polski? Większość w Senacie, bo uwolniono te wybory. Ale Senat tak naprawdę nie decydował wtedy o kształcie władzy, naszej demokracji. Demokracji, która dzisiaj jest kulawą demokracją. Jest znowu koncesjonowaną demokracją. Demokracją dla wybranych. Nie ma wolności w Polsce. Nie ma demokracji w Polsce. Jest bajzel w Polsce. A winą za to wszystko można obarczyć między innymi tego pana, który tu mieszka. Za tym murem, za tą siatką, za tym drutem kolczastym. Taki on ma związek. Dzisiaj z Polakami, że jak są święta, te święta, które są utożsamiane z Solidarnością, z ruchem związkowym, z którym on też kiedyś się utożsamia, to kwiaty składa o 5, 6 rano, 9, dzień wcześniej, dzień później, po to tylko, żeby nie spotkać się z prostymi ludźmi w Gdańsku. Bo nie ma aprobaty dla tego, co uczyniono Polakom, dla tego, co uczyniono Polsce. I tu nie chodzi o to, że ktoś go odziera z zasług, od brązawia. Nie. Tu chodzi po prostu o to, żeby powiedzieć prawdę. W jakiej sytuacji Polska dzisiaj znajduje? Bo fundowanie nam kolejnego święta, które już jest porównywalne, ba,
Ono nawet stawiane jest wyżej od Święta Niepodległości z 1918 roku, od daty uchwalenia Konstytucji 3 maja i wielu innych ważnych rocznic w historii Polski. Jest po prostu skandal. Hipokryzja. To jest hipokryzja, to jest skandal, to jest łajdactwo. I do tego nie można dopuścić. Dlatego my przeciwko temu pikietujemy, dlatego my protestujemy. Ponieważ czas skończy z tą obłudą, z tym kłamstwem. Niech przestaną nam wmawiać mity, kolejne mity o Zielonych Wyspach, o rozwoju gospodarczym, o wszystkim, co podobno Polaków cieszy i Polskę pcha do przodu. To jest bzdura, moi państwo. To jest bzdura. Tak Unia się zwija i się rozsypuje, bo dzisiaj mają poważne problemy w Unii. Umożliwiono wprowadzenie ponownie kontroli na granicach wewnętrznych. Skoro Schengen padł, skoro strefa euro się kruszy, to podstawowe fundamenty Unii, tak naprawdę ta instytucja trzeszczy w posadach. I dzisiaj w Polsce nam się wmawia, że mimo wszystko jest dobrze. Tusk myśli o kolejnych jakichś posadach, które mu gdzieś tam ktoś oferuje w Unii Europejskiej, o funkcji komisarza najwyższego Unii Europejskiej. Ktoś gdzieś myśli o innych jakichś funkcjach, apanażach, o salonach unijnych. Nikt nie myśli o Polsce. Przypomina mi się ta przykra sytuacja, kiedy Marek Belka, dzisiejszy prezes Narodowego Banku Polskiego, wtedy, kiedy jeszcze był premierem za rządów SLD, już nie myślał o tym, żeby premierować. Złożył rząd techniczny, który Polskę niszczył i likwidował, a sam latał rządowym samolotem po stolicach europejskich po to, żeby sobie załatwiać stanowiska i dobrze płatne posady za granicą. To jest skandal. Do tego nie można dopuścić. I dlatego my nie mamy powodu do tego, żeby radośnie świętować ten dzień. Bo to nie jest żadne święto dla Polaków. To jest dzień czarny w naszej historii. Bo jeśli nam wmówią to i następne pokolenia to przyjmą do swojej wiadomości, do świadomości, utrwalą to, że to jest jakieś święto, te wolne, częściowo wybory, bo gdziekolwiek nie słyszę, nie czytam w internecie i w różnych publikatorach, to wszędzie dodawane jest to określenie częściowo wolne wybory. Nie ma częściowej wolności. Albo ona jest, albo jej nie ma. Więc mówmy wprost, nie było wolnych wyborów. To były wybory z rozdania komunistycznego. To były wybory, na które nam pozwolono w taki, a nie inny sposób je przeprowadzić, ponieważ bano się wyników tych wyborów, bano się woli narodu. Dzisiaj to samo się czyni. Nie będzie referendum w sprawie wprowadzenia Polski do strefy euro. Tą decyzję podejmie parlament zdominowany przez zwolenników tego pana Wałęsy chociaż. Przez jego kolegów dawnych ideowych. Przez ludzi z Platformy, z SLD nie będzie możliwości wypowiedzenia się, tak jak w wielu innych kwestiach nie ma możliwości wypowiedzenia się. Nie ma obligatoryjności referendum. Ile było inicjatyw podejmowanych, ile milionów podpisów zebranych. Choćby protestem w sprawie niedopuszczenia telewizji Trwam do multiplexu. To są naprawdę wiele milionów podpisów. Czy ktoś brał to pod uwagę? Nie, trafiły do niszczarki. Projekty leżą w zamrażarce. Nikt tego nie będzie rozpatrywał. To po co wmawiać ludziom, że mamy demokrację bezpośrednią, że mamy możliwość wypowiedzenia się, że mamy możliwość dokonania jakichkolwiek zmian, inicjatywy obywatelskiej. To wszystko jest kłamstwo. I właśnie na takim micie założycielskim, którego filarami jest kłamstwo, obłuda, hipokryzja i po prostu zwykły bandytyzm, założona została III Rzeczpospolita. Jeśli ktoś mówi, że IV Rzeczpospolita nam jest niepotrzebna, to można mówić, że niepotrzebna była również zmiana republiki za de Gaulle we Francji. Kiedy dokonała się zmiana po to, że nie można było już zdzierżyć dalszego rozkładu państwa, degrengolady klasy politycznej. Dzisiaj potrzebna jest zmiana i to fundamentalna zmiana, bo przy tej klasie politycznej, przy tych pasożytach, którzy obsiedli najwyższe struktury władzy, nie da się w Polsce zrobić nic. Z tymi ludźmi nie ma dyskusji. Tych ludzi po prostu trzeba odsunąć od władzy. Dziękuję za uwagę.